Dzień dobry. Witam 15 maja 2021 roku, godzina 7:27. Ponad pół godziny do startu w Hammer Jedlina półmaraton górski. Za mną mapa, zaraz wam pokażę, jak pi razy drzwi będzie on przebiegał. Więc tak, ruszę koło hotelu zamkowego. Biegnie tak jak ścieżka, później tunelem. Tunelem kolejowym, dlatego trzeba mieć swoją czołówkę. I biegniemy jakoś tutaj ścieżką do Jedlińca, Jałowiec, Jałowiec Mały. Później biegniemy aż do Zamkowej Góry. Zamkowej Góry. Zbiegamy do tutaj ulicy Kłodzkiej gdzieś. I tutaj znowu wbiegamy koło Kątnej będziemy biec, koło Małosza, koło Wawrzyniaka i z powrotem wracamy do tego, więc suma wzniesień ponad 900 metrów, ogólnie opisana jaka łatwa trasa, jeżeli chodzi o górskie. No ale zobaczymy, to mój drugi górski, jest tutaj co zwiedzać Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, więc będziemy tutaj ten półmaraton próbować dzisiaj przebiec. Nastrój jest dobry, pogoda powinna dopisywać, nie za gorąco, nie za ciepło, maksymalnie dzisiaj plus 15 stopni, teraz około już 10 stopni, jak widać krótki rękawek. Bo trzeba w końcu troszeczkę pomorsować. No nie, no jest bardzo ciepło. Krótkie spodenki, krótki rękawek i jadę na linię startu zrobić rozgrzewkę i będziemy próbować po tych właśnie gdzieś tam lasach dzisiaj biegać. Pozdrawiam, trzymajcie się. Będziecie na bieżąco oczywiście informowani, a tutaj w zaciszu Trzech Gór, w takim klimacie starego budynku sobie śpimy. Bardzo fajnie się spało, bardzo tu cicho, jedynie za mną słychać troszeczkę strumyk, a tak to ptaszki, jakieś 800-900 metrów do drogi, więc cisza, spokój, aż moje dzieci wcześniej wstały, zamiast pospać. No to po 6 już się obudziły. Widocznie dużo tlenu, odpoczynek ciała i jest power and packer. Jesteśmy na starcie. Ja jestem Jacek, jak ktoś? Dobrze, tu idziemy w te okolice. A tu będzie meta na placu pod pałacem. Proszę bardzo. To jest hostel, hotelik. Tutaj będą dekoracje. Miejsca już na podium gotowe. Także tutaj będziemy z parku wybiegać do mety. Szykujemy się do startu. Pierwszy poszedł. Blas. Dwie minuty przed godziną 8. I poszli w las. Dwa kilometry i mamy pod górę. Cały czas. O. Na mapie to wszystko takie spłaszczone. A tu 500. Pod górkę zadycha. Tutaj kolejna górka. Dwa 600 dopiero, a ja już płuca wypluwam. Prysznic z czoła leci. Już na jakąś półkę wbiegliśmy.
piękne widoczki. Tam będzie kolejny szczyt do zdobycia. Tamten. Tam widać już kolegów biegających. Ponad 5 km, 44 minuty. Tak, błoto. A mi zawsze mówiono, że jak zobaczysz światełko w tunelu, to biegnij w przeciwnym kierunku. Ale tak, pociąg jedzie z przeciwko. A wszyscy do przodu sierwą. Wieszcie mnie tak wyprzedzają, no. Jak tak można? Coś mi się bateria chyba rozładowała. Słabo. Świeci już. Wszyscy jak te ćmy do tego światełka i do tej muzyki lecą. Jest koniec tunelu. Nie wiem, z kilometr ma? Prawie 2 km, no. To ładnie. No to fajnie. Przynajmniej chłodniej było. 12 kilometra. Znowu wspinaczka. Łydki palą. Ale się nie poddaję. To był 10 km. Jakieś ruiny dawne. Coś tutaj było kiedyś. Ktoś tu mieszkał. Jedenaście kilometrów minęło. Godzina 31. Jeszcze raz pod górkę znowu. Warto, pięknie tu. Pięknie. A ostatni z takich szczytów. 14 kilometr będzie. Wieża widokowa na górze Borowa. Przez lasek. Tempo jest dużo mniejsze, spacerowe. Ale oddychamy świeżym powietrzem w lesie. Słuchamy ptaszków i podziwiamy piękne stworzenia. Może chociaż trochę widać, jak tu nie jest stromo. Jest i Borowa, jest i wieża widokowa. Proszę bardzo. Góra Borowa, 853 metry nad poziomem morza. Piętnaście kilometrów już za mną, ale niestety Borowa nie wykończyła, w zasadzie kolanko, lewe kolano nie daje rady na zbiegach, boli, nie przyspieszymy już, skończyła się przyjemność, jest teraz już tylko walka o to, żeby dotrzeć do mety. 2 godziny 19 minut minęło. Jeszcze 6 km. Zaraz się skończy 18 km. Widzieli twardziele i ludzie z tytanu się nie poddają. Płaczą, ale się nie poddają. O, kolano. Kolano wysiadło. Moi mili. A. Troszkę się trzeba
Bardzo wam porozczulać. Trzeba dygnąć te ostatnie 3 km. Jeszcze? Tak. No ja mam 18. Może mnie oszukuje. Zobaczymy, kolega ma o kilometr bliżej do mety. To ruszamy się. Jeszcze na sam koniec. Pod górkę. Przez łąkę. O. Niestety, już mamy 3 godziny. 19700. Kolano. O. Kolano odmówiło posłuszeństwa, nie wiadomo co jest. Na zbiegu najbardziej, chociaż wchodzenie pod też tego, ale bieganie po równym jeszcze jak ci mogę. Z równym kipołem widać. Jest i medal pamiątkowy. Proszę bardzo. Hammer. Jestem taki młotek. Zawsze chciałem być młotkiem. Zawsze byłem młotkiem. Zawsze byłem człowiekiem z metalu. Chciałem, żeby był to tytan, ale to był plastelinowy tytan. Ale jest. Jest już meta. Jest radość. Zrobiłem to, ale teraz będzie trzeba walczyć z kolankiem. Jest i moja żona. Estera! Chłopcy! Jest i rodzina. Dobra.